Miejscowość Srebrna Góra powstała jako osada górnicza. Już od średniowiecza wydobywano tu rudę srebra i ołowiu. W późniejszym okresie miasto utraciło swą dawną funkcję na rzecz nowej, obronnej, kiedy na polecenie króla pruskiego wzniesiono tu jedną z najpotężniejszych ówczesnych twierdz górskich, mających zablokować przejście przez przełęcz. Warownia powstała w sąsiedztwie głębokiego obniżenia w zewnętrznym paśmie Sudetów oddzielającego góry Bardzkie od gór Sowich. Od dawna prowadziło tędy przejście, które umożliwiało przesuwanie się wojsk z całym swoim orężem. Było to jednym z powodów do wzniesienia potężnej twierdzy. Do dzisiaj tego rozmiaru obiektów warownych strzegących górskich przełęczy zachowało się w Europie niewiele. Dzisiaj możemy podziwiać jedynie fragmenty tej XVIII-wiecznej fortecy. Historia twierdzy srebrnogórskiej zaczyna się 300 lat wstecz. To wówczas na tronie pruskim pojawia się nowy król, Fryderyk II, natomiast po stronie austriackiej cesarzowa Maria Teresa. To wówczas właśnie zamieszanie, jakie powstaje w związku z tym, że cesarzową zostaje Maria Teresa, kilka dworów europejskich nie uznaje sankcji pragmatycznej, czyli faktu, że to właśnie kobieta dzierży, jest spadkobierczynią wszystkich dóbr cesarskich, dochodzi do konfliktu, chociażby na linii Austria kontra Bawaria, Francja. Wszystko to skrzętnie wykorzystuje ówczesny król Prus, Fryderyk II, który siłą zagarnia w wyniku I wojny śląskiej prawie cały Śląsk. Jedynie mała część Śląska, 1/7 część Śląska zostaje po stronie austriackiej. Tu nawet taka ciekawostka, ta granica obecna między Polską a Republiką Czeską w dużej mierze zostaje wyznaczona właśnie w wyniku I wojny śląskiej. Ta część Śląska, która została przy Austrii, obecnie należy do Moraw Republiki Czeskiej. Natomiast historyczne hrabstwo kłodzkie, które od dawien dawna raczej zawsze było związane z koroną czeską, wówczas na trwałe zostaje przyłączone do Śląska. Król Fryderyk oczywiście zdaje sobie sprawę, że wcześniej czy później Austriacy będą chcieli odbić te tereny, dlatego też buduje dwie linie twierdz, które od tej pory mają chronić swoje zdobycze terytorialne od strony południa, od strony Austrii. Pierwsza linia twierdz powstaje wzdłuż rzeki Odry i są to kolejno twierdze Koźle, Brzeg, Wrocław i Głogów. Natomiast druga linia twierdz, jeszcze bardziej wysunięta na południe, wzdłuż łańcucha gór Sudetów i są to twierdze miejskie, są to twierdze Nysa, Kłodzko, Świdnica. Jednak jeszcze trzecia wojna śląska wykazuje słabość tego systemu, kiedy to właśnie idąc od Kotliny Czeskiej, przechodząc u podnóża Gór Stołowych i właśnie przez Przełęcz Srebrną, przechodzi na Śląsk ogromna armia austriacka, dowodzona przez generała Laudona i to właśnie Austriacy odbijają te części Śląska, zdobywają nawet w roku 1760 twierdzę w Kłodzku. Oczywiście na mocy traktatu pokojowego, 3 lata później, muszą Austriacy zwrócić te tereny Prusom z powrotem. Natomiast król Fryderyk wówczas wyciąga z tego wnioski i ogromnym nakładem sił w błyskawicznym tempie stawia taką twierdzę srebrnogórską, która od tej pory ma chronić przełęczy srebrnej, czyli właśnie tego przejścia między górami Bardzkimi a Sowimi i nie dopuścić, żeby już nigdy tą przełęczą dla niego jakieś wrogie wojska się na Śląsk dostały. Jak wygląda całość twierdzy srebrnogórskiej? Otóż dochodząc do nas częścią turystyczną, takimi serpentynkami, przechodzą turyści obok fortu rogowego, który z jednej strony u nas nazywa się Wysoka Skała. Dalej poprzez bastion dolny dochodzą aż do donżonu, czyli najwyższego punktu twierdzy. To z języka francuskiego właśnie tak nazwana główna część twierdzy. Właśnie późniejsi wszyscy fortyfikatorzy używają już tej nazwy donżon. Donżon jest otoczony wokół 7 bastionami, a dalej
przechodząc przez bastion górny, esplanadę, dochodzimy do podobnego również fortu rogowego z drugiej strony. To jest oczywiście nie koniec fortyfikacji. Na sąsiednich wzgórzach Mały Chochoł i Wielki Chochoł kolejne forty, wszystkie połączone ze sobą drogą ukrytą, czyli taką drogą z wysokim obwałowaniem ziemnym. W ten sposób żołnierze, nie narażeni na oszczał przeciwnika, mogli się poruszać między tymi fortami. I jedyna samodzielna jednostka obronna po drugiej stronie Przełęczy, fort Ostróg. Tu chodziło głównie o to, żeby odebrać to wzgórze przeciwnikowi, wzgórze, które mogłoby posłużyć do oszczału głównej części twierdzy. Tu taka ciekawostka, rozpiętość twierdzy od narożnika fortu Wysoka Skała aż po redutę skrzydłową na Wielkim Chochole to ponad 3 km. Dlatego ta twierdza jest nazywana największą górską twierdzą Europy. Twierdzę rozpoczęto budować zaraz po zakończeniu III wojny śląskiej, czyli w roku 1763. Inaczej też ten okres w historii nazywany jest wojną siedmioletnią. 2 lata trwały te prace przygotowawcze, natomiast główny etap budowy tej części twierdzy, która była już w stanie chronić Przełęczy Srebrnej, trwał rekordowo szybko, tylko 12 lat. W tym trudnym górskim terenie została wzniesiona właśnie taka twierdza przez około 4000 robotników. Tu chociażby ludność miejscowa musiała świadczyć usługi różnego rodzaju na rzecz budowania tej twierdzy. Każdy chłop chociażby musiał świadczyć przez 12 dni w roku bezpłatnych usług transportowych budulca na potrzeby budowy tej twierdzy. Jeżeli była gotowa twierdza, wówczas mówi się, że nawet mogła obsada tej twierdzy liczyć około 2,5 tysiąca żołnierzy. Swój chrzest bojowy twierdza przechodzi w roku 1807. Wówczas nadciąga tu ogromna armia francuska, dowodzona przez Hieronima Bonaparte, młodszego brata Napoleona. I ta twierdza jako jedna z nielicznych twierdz śląskich przez Francuzów nie zostaje zdobyta. Po części ma wpływ też na to podpisany traktat pokojowy w Tylży, ale i także fakt, że ten atak, który tu został przepuszczony na tą twierdzę, załamał się właśnie na wysokości miejscowości Srebrna Góra i jedyne straty, w zasadzie większe, jakie tu ten teren poniósł, to właśnie kompletnie zniszczona miejscowość Srebrna Góra, bo to i poprzez oszczał francuski, jak i poprzez oszczał artylerii fortecznej. Realizację budowy najwyżej położonej w Europie twierdzy powierzono włoskiemu architektowi Pinto, lecz ze względu na trudne położenie terenu nie podołał on postawionemu mu zadaniu. Na jego miejsce poproszono pruskiego pułkownika Ludwika Wilhelma Regelera, który specjalizował się w tego typu budowlach. W 3 lata po rozpoczęciu budowy gotowy był już donżon, a wkrótce fort rogowy, do którego doprowadzono krytą drogę. Równocześnie powstały koszary, magazyny, a poniżej w miejscowości Srebrna Góra mieszkania dla oficerów. Miasteczko położone u podnóża nowo budowanej twierdzy strasznie odczuło realizowany plan militarny. Nastały godziny policyjne, wjeżdżać i wyjeżdżać z miasteczka mógł tylko ten, kto posiada specjalną przepustkę. Na ludność Srebrnej Góry nałożono rygorystyczne nakazy. Przy budowie twierdzy pracowało kilka tysięcy murarzy, pomocników, woźnic i powoi. Ci ostatni dostarczali kamień z pobliskich miejscowości. Donjon, centralna część twierdzy. Ta nazwa pochodzi właśnie z francuskiego. To Francuzi jako pierwsi używają takiej nazwy na główną część twierdzy. Późniejsi wszyscy fortyfikatorzy nowożytni już używają tej nazwy na miejsce, które z założenia jest najbezpieczniejszym miejscem całej twierdzy. To w środku właśnie w donjonie znajduje się główne dowództwo twierdzy. Dlatego też, żeby zwiększyć jeszcze obronność tego miejsca, wokół donjonu został wykonany taki głęboki rów, tak zwana sucha fosa wewnętrzna. W tym miejscu, na przykład, gdzie teraz stoimy, oczywiście nie było tego nasypu ziemnego. Oryginalnie znajdował się tylko drewniany most, który w razie czego łatwo było zniszczyć, a w ten sposób ta brama stawała się trudniejsza do zdobycia. Również wokół donżonu zostały wybudowane 7 bastionów. Te bastiony miały do spełnienia 2 podstawowe zadania. Pierwsze zadanie to poprzez
poprzez swoje odpowiednie ukształtowanie, takim ostrym kątem skierowanym do stoku bojowego, miały wziąć ostrzał artylerii wroga na siebie, w ten sposób właśnie chronić donżon. Natomiast drugie ich zastosowanie to są te liczne pomieszczenia, tak zwane kazamaty, do których dostaniemy się tylko z poziomu wewnętrznej suchej fosy, ewentualnie właśnie z takiego dziedzińca bastionu. W tych kazamatach oczywiście znajdowały się magazyny, ale nie tylko. Tu na bastionie dolnym stacjonował niewielki oddział kawalerii, dlatego też tam się znajdowały chociażby stajnie dla koni. Tu zaraz obok w bastionie miejskim znajdował się lazaret, czyli ówczesny szpital wojskowy. Natomiast w dwóch następnych bastionach znajdował się browar i piekarnia. To po to, żeby obiekt oblężony był samowystarczalny i przez dłuższy okres mógł się bronić. Ten browar też nie jest przypadkowy, bo to właśnie ówczesnym takim trunkiem codziennym dla żołnierzy nie jest tak jak dzisiaj herbata, kawa, jest to po prostu piwo. Może troszkę inne piwo niż dzisiejsze, ale to chociażby z tamtej epoki wywodzą się chociażby takie ciekawe powiedzenia, jak chociażby, że w winie jest mądrość, w piwie jest siła, a w wodzie to tylko zarazki. I to oddaje jakby ducha tej właśnie epoki, gdzie faktycznie wodą pojono jedynie zwierzęta. Wodę uważano jako trunek niegodny wręcz dla spożywania przez ludzi. Na donżon prowadzą dwie bramy. Brama to w zasadzie najsłabszy punkt takiego donżonu, dlatego też odpowiednio zadbano o to na czas oblężenia, kiedy groziło, że taki donżon będzie zdobywany. Wewnątrz tu zaraz tworzono taki solidny wał ziemny. We wnękach w tej poternie stawiano taką kurtynę, wkładano tam bele drewniane, robiąc taką grodzę. Te wrota zamykano, natomiast całą przestrzeń wypełniano ziemią, piaskiem. W ten sposób, w szybki sposób tworzono solidny wał ziemny, który jest w stanie oprzeć się nawet artylerii wroga. Ta część twierdzy, którą zwiedza się na Srebrnej Górze, to oczywiście nie jest całość twierdzy. Otóż ta twierdza jest bardzo rozległa. Tu pozostałe bastiony, również każdy miał do spełnienia swoją odpowiednią funkcję. Cała twierdza w zasadzie ciągnie się po grzbiecie takim właśnie górskim. Ma właśnie jak najbardziej chronić tą przełęcz srebrną. Bo trzeba zaznaczyć, że ówczesna armia, żeby się przeprawić przez łańcuch gór Sudetów, musiała tylko korzystać właśnie z takich przejść, takich przełęczy, które były dostępne dla całej armii, i taką twierdzę górską umiejscawiając właśnie w tym miejscu powodowano, że ta przełęcz akurat była już nieosiągalna dla przeciwnika. Tu ten teren wokół twierdzy wówczas wyglądał całkiem inaczej niż teraz. Był idealnie ogołocony z roślinności. W ten sposób przeciwnik, który tu się pojawiał, był od razu wystawiony na oszczał, można powiedzieć tak jak na przysłowiowej patelni. Dlatego też oprócz tych bastionów, o których opowiadałem, również kolejne dzieła obronne, obecnie odrestaurowany również bastion Kawaler, także takie dzieło obronne jak Rawelin. Otóż w słabych punktach kurtyny, tam gdzie było duże zagrożenie, również specyficzne dzieło obronne było stawiane, tak zwany Rawelin, który miał wzmocnić tą obronę tej twierdzy w przypadku jej oszczału. Taki Rawelin chociażby znajduje się obok bastionu miejskiego i bastionu Kawaler. Nazywa się on u nas Rawelinem Gwiaździstym. No i wspólnie ta fortyfikacja z fortem po przeciwnej stronie, fortem Ostróg, tworzyła w zasadzie taką barierę nie do przejścia tym wąskim gardłem przełęczy srebrnej.
Powstała po 12 latach fortyfikacja położona na grzbiecie Góry Warownej składa się z ciągu fortów pomocniczych. Centralnym punktem obronnym twierdzy był donżon. W nim też znajdowało się Centrum Dowództwa i Obrony Warowni, w skład której przewidziano 80 dział i moździerzy, około 400 żołnierzy i 60 oficerów. Centralny ośrodek oporu chroniły bastiony pomocnicze. Mieściły się w nich m.in. piekarnie, browary, prochownie, stajnie, szpitale i studnie. Tym samym fort był samowystarczalny i mógł być oblegany nawet przez rok czasu bez dostaw z zewnątrz. Forty są wykute w skale, a wały wykonano z kamienia i rumowiska. Ściany oblicowano kamieniem, a naroża ciosami z czerwonego piastowca lub cegły. Twierdza srebrnogórska, specyficzna twierdza właśnie górska. Żeby zdobyć taką twierdzę, nie było to łatwe zadanie. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli to państwo mielibyście zdobywać taką twierdzę, już wszystkie tu forty niby zostały zdobyte, zostaje jakby ostatni element, samodzielna jednostka obronna, właśnie donżon. I teraz, żeby zdobyć taki obiekt, musicie państwo zejść do suchej fosy, głębokiego rowu, który liczy około 20 metrów głębokości, po idealnie gładkiej ścianie, która jest licowana, i stajecie państwo przed kolejną ścianą, tym razem 30-metrowej wielkości, znowu idealnie gładką, nie wiadomo jak ją dalej forsować. Do 20 metrów państwo macie do bramy, która jest odpowiednio zabezpieczona, a z góry na państwa lecą kule, które są miotane z moździerzy. Natomiast również w tej fosie ukryte stanowiska ogniowe, czyli tak zwane kaponiery, z których strzelano do wówczas z pocisków kartaczowych, czyli takich pocisków, które rozpryskiwały się, a w fosie nie ma gdzie się schować. Również te duże otwory, tak zwane działobitnie, te, które służyły jeszcze do obrony przed pola donżonu, powodują, że taka twierdza jest ciężko do zdobycia. Ciężka do zdobycia przy ówczesnych środkach, jakimi dysponowali żołnierze. Dlatego, że tu nie artyleria wroga tu nie zdąży podciągnąć swojej artylerii, dlatego, że artyleria forteczna ma znacznie większy zasięg. Jest świetnie tu wszczelona w ten teren. Ona tu na co dzień trenuje. Dlatego nim ciągną te armaty przeciwnicy, to dawno zostaną już oszczelani właśnie z artylerii fortecznej. Dlatego też bardzo trudnym było zadanie zdobycie takiej twierdzy górskiej. To nie jest twierdza miejska, gdzie faktycznie można osłabić jakoś ten punkt i tam zastosować już atak w tym słabym miejscu. Również nie dokona się tu podkopu pod tą twierdzę, dlatego że jest ona usadowiona na skale, nie tak jak w miejskich twierdzach, że można było wykonać takie tunele, spróbować wysadzić jakieś dzieło obronne. Dlatego nie ma też potrzeby budowania w tej twierdzy korytarzy kontrminerskich, które miały właśnie służyć ochronie takiej twierdzy na wypadek takich podkopów, które miały za cel wysadzić, osłabić twierdzę. Pomieszczenia twierdzy, tak zwane kazamaty. W samym donżonie znajduje się ich około 150, natomiast na całej fortyfikacji ponad 300. Były to częściowo wykorzystywane jako magazyny, ale nie tylko. W dużej części tych pomieszczeń donżonu chociażby byli skoszarowani ówcześni żołnierze. Oczywiście warunki, jakie tu panowały na tej górskiej twierdzy, były dosyć srogie. Dlatego z czasem poniżej twierdzy dobudowano również koszary. Dopiero na czas mobilizacji ci wszyscy żołnierze musieli się stawić na twierdzy. Co więcej, żołnierze najniżsi rangą, z tego co tu
tu znajdą wokół twierdzy. Sami musieli zbić sobie takie łoża wojskowe, na to tylko siano i worki wypełnione sianem, czyli tak zwane sienniki, i w takich warunkach musieli nocować. Częściowo te kazamaty, które były tu wykorzystywane na skoszarowanie tych żołnierzy, wyglądały w taki sposób, że taka duża kazamata była dzielona na dwa. Otóż te pomieszczenia mieszkalne na poziomie pierwszego piętra, na belkach stropowych drewniana podłoga, natomiast na poziomie zerowym w dużej części dążonu były chociażby hodowane zwierzęta. Otóż była potrzeba zmagazynowania dużej ilości mięsa potrzebnej dla tych żołnierzy, więc w tamtych czasach najwygodniej było to czynić w postaci żywego inwentarza. Drugi plus to ciepło wędrujące od zwierząt do góry powodowało, że te kazamaty na pierwszym piętrze było łatwiej dogrzać. Oczywiście, żeby taka twierdza mogła się odpowiednio długo bronić, musiała mieć dostęp do wody. Jest tu z tym pewnego rodzaju problem, dlatego że my znajdujemy się na odpowiedniej wysokości i to na skale. Wręcz nie ma możliwości przekucia się przez tą skałę, aby dotrzeć do wód gruntowych. Dlatego też cała twierdza jest tak skonstruowana, zaprojektowana, żeby zbierać wodę opadową i gromadzić ją w samym środku, w studni, która tak naprawdę jest taką cysterną wodną, która gromadzi tą wodę. Tu jest nawet taka anegdota, że król Fryderyk po wybudowaniu tej twierdzy, gdy usiadł, zaczął podliczać koszty, nagle okazało mu się, że koszty wybudowania całej tej twierdzy są prawie porównywalne z wykonaniem 9 fortecznych studni, gdyż każda z tych studni była drążona w litej skale, miały około 4 metrów średnicy i ta studnia, która znajduje się na dążonie, liczy około 64 metrów głębokości. Natomiast najgłębsza ze studni znajduje się na nieco mniejszym forcie Ostróg, która liczy aż 82 metry głębokości. Ta głębokość cysterny to jest też czysta matematyka. Otóż ten fort miał dosyć dużą powierzchnię, dużo tej wody zbierał, dlatego ta cysterna mogła być odpowiednio mniejsza niż na mniejszym forcie Ostróg po drugiej stronie Przełęczy. W połowie XIX wieku twierdzę wykorzystywano jako więzienie dla działaczy ruchu młodych Niemców. Więziono tutaj m.in. Wolfa, przyjaciela Marksa i Engelsa oraz poetę Reutera. W 1867 roku, ze względu na utratę znaczenia wojskowego oraz znacznego zwilgocenia pomieszczeń koszarowych, fortyfikacje rozbrojono i oddano saperom i artylerzystom jako obiekt służący do wypróbowywania nowych materiałów wybuchowych i badania celności nowych dział. Mimo upływającego czasu i znacznego zniszczenia warowni, obiekt budzi zachwyt zwiedzających.